Nauczanie początkowe. Kolejne 3 lata opiekowały się nami Panie. To one wyposażyły nas w umiejętność czytania, pisania i liczenia. Dziś z całego serca dziękujemy za poświęcenie i wysiłek włożony we wprowadzenie nas w świat nauki i życia szkoły. Kolejne 3 lata opiekowały się nami Panie. To one wyposażyły nas w umiejętność czytania, pisania i liczenia. Byliśmy coraz starsi. Rozpoczęliśmy naukę w klasie 4. Doskonaliliśmy swoje umiejętności pod okiem już nie jednego, ale kilku nauczycieli. Przeżywaliśmy nasze pierwsze miłości i odkrywaliśmy swoje talenty. Nie spodziewaliśmy się nawet, że możemy występować w balecie. Kawy się upiło i mało się spało. Tak zaczęła się szkolna przygoda. Teraz już się kończy. Jaka wielka szkoda. Do szkoły nie chodzę, bo mi nie po drodze. Teraz jesteś tu. Co ma być, to będzie. Pałkę złapię wszędzie, gdy zabraknie tchu. Zmień siebie, nim zmienisz ten świat. Nikt nie wie, co jutro nam da. Jesteś uczniem, młodym rycerzem. Nosisz plecak, więc walcz. Jesteś żaglem, szalonym wiatrem. Twoja wiedza to skarb. Pomóż mi, o pomóż mi, niech spadnie z nieba wiedzy deszcz. O pomóż mi Boże, któryś jest. Więc chodź, pokażę ci jak. Nauczysz się do sprawdzianu, już więcej nie będziesz się bał, gdy kartkówka nie zapowiedziano. Przeżyj to sam, do niczego dziś nie zmusisz mnie. Po prostu uczyć się nie chcę. A na świadectwie? Bo tutaj jest jak jest, po prostu. I ty dobrze o tym wiesz. Kiedyś wspomnij słowa te, że bez wiedzy bardzo źle. Kto jej szuka, o tym wie. Chociaż były ciemne, czarne dni, wkrótce już zapomnisz je. Szkolne lata piękne są. Na początku. O Jezu,
Język polski. Językiem ojczystym. No moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie. Kto cię stracił? Pan Tadeusz. Mity, wiersze i baśnie bez miku poznawałem przez lat kilka na polskim języku. Pani poinformowała nas, kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa. Myśleliśmy, że posiedliśmy już całą wiedzę. Jednak później zaczęliśmy. Powiedzieć o Włosie. Podatki, pieniądze, Sejm, Unia Europejska. Dziękujemy też pani od biologii. Dysocjacje, sublimacje, doświadczenia. Większość nie rozumie, co oznaczają te terminy. Ale my, dzięki pani, znamy je doskonale. Było bardzo fajnie, choć czasem się spało. Doświadczeń mnóstwo i mało się gadało. Chemia była to wielka swoboda. Reakcja za reakcją i gotowa jest przygoda. Zapatrzeni w probówki przy świetle palnika podziwialiśmy, jak denaturat bardzo szybko znika. Tak mijały minuty, aż lekcji nadszedł czas. Zawsze było jedno zdanie i probówek szorowanie. O dalekich krajach marzę, podróżować, zwiedzać świat, pięknie żyć, garściami życie brać. Przemierzyłem cały świat, od Las Vegas aż po Krym. Ty ze zwojem barwnych map pomagałaś mi w tym. Indie, Chiny, czarny ląd nie są obce mi. Rentgenie. To on wynalazł pewne promienie. A dzisiaj pani tak dobra była, że całą klasę nam prześwietliła. Z kartkówki wyszliśmy tacy sami. No może trochę napromieniowani. Nie mów nic, fizyka trwa, świat się kręci, a my z nim. Prawo Ohma znam, Newton nie jest obcy mi. Matematyka. Pierwiastki, potęgowanie, mnożenie i dzielenie. Odejmować, mnożyć i dzielić, liczby potęgować. Matematyka to przedmiot ścisły. Dalej, uczniowie, wytężać umysły. Żeby mieć piątkę, pamiątkę w dzienniku mieć. Żeby mieć piątkę, po nocach wciąż o tym śnieł. We współczesnym świecie niezbędna jest umiejętność posługiwania się komputerem. Zdobywaliśmy ją na zajęciach informatyki. Na infę nigdy już nie spóźnię się. Ja to wiem, jak otworzyć Word i Paint. I w tej sali wielki tłum, każdy gra w Pikachu.
Lekcje sztuki zawsze były porywające i niebanalne. Dziękujemy dziś paniom, że zachęcały nas do twórczej pracy i zasiały w nas miłość do sztuki. Dlaczego nie przyniosłeś na dziś rysunku? Zapomniałem. Oj, kłamiesz, dziecino. Proszę panią. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Żeby mógł zasadę złamać? Raczej nie. Dobrze, już dobrze. Przenieś ten rysunek na następną lekcję. A jednak muzyka łagodzi obyczaje. Dziękujemy także nauczycielom wychowania fizycznego, którzy wyciskali z nas siódme poty, abyśmy byli silni i wysportowani. To nam ciągle nie da się za to wskazówki mądre na okto. No powiedz to, kto miał drogę na boisku, kto z nas siódme poty cisnął kto. No powiedz to. Tak bardzo się starałem, a ciągle słyszeliśmy. Biegałem i skakałem, proszę, już nie mężcie więcej nie. Dając wiedzę, którą mieli i jak tylko dać umieli, kształtowali każdym słowem, przekazując cząstki zdrowe, by dotarły tam, gdzie winny, umysł zgłębiać wciąż dziecinny. Dorastania wiek drażliwy, ich pokora, ton cierpliwy, równoważył i łagodził, co intelekt mój napłodził. A to były dziwne rzeczy, lecz dawały się uleczyć, bo rodzice jak lekarze wyciągali mnie z tych marzeń. Kiedy wreszcie już dorosłem, kończąc związki bycia osłem, zrozumiałem rodzicieli, co przekazać mi tak chcieli. I dlatego są mym wzorem, mówię tak, czując pokorę, rozgłaszając tajemnicę, kocham was, moi rodzice. Z drugiej strony coś fajnego się zaczyna, zaczynają się wakacje. Zarówno tym, którzy się smucą i tym, którzy się dzisiaj radują. Dziękuję za wasz powrót w tej szkole, za wasze osiągnięcia. Dziękuję rodzicom, nauczycielom i życzę wam pięknych chwil na wakacjach, a potem wspaniałych osiągnięć w nowych szkołach. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.